Tania Tajlandia, posiłki po 5, 6, 7 zł, mieszkania do wynajęcia po 1000 zł, różne rzeczy o wiele tańsze niż w Polsce. Wszystko pięknie, ładnie, można tutaj żyć za 2000 zł miesięcznie. Szkoda tylko, że to nie moja historia. U mnie jest zupełnie inaczej i jest o wiele, wiele drożej. Jeśli jesteś ciekawy, jak to wygląda w mojej sytuacji, to koniecznie oglądaj ten film do samego końca, subskrybuj po więcej takich odcinków. U nas największe koszty, jakie są, to są związane z wizami, ale o tym dzisiaj nie za wiele będę mówił. I właśnie stoję przed szkołą, do której też jeszcze zapisaliśmy się, która kosztowała nas na tą chwilę już 5000 zł za dwie osoby. Dzięki temu będziemy mieć roczną wizę, ale będziemy musieli chodzić do szkoły, ale chcemy chodzić do tej szkoły i nauczyć się dobrze angielskiego. Dzisiaj będę mówił o cenach posiłków i tego, ile trzeba wydać tutaj pieniędzy na jedzenie dla trzyosobowej rodziny. Także jeśli jesteś ciekaw, to zapraszam. Łapka w górę i lecimy. A więc tak jak wspomniałem, u nas największe koszty w ciągu miesiąca, jakie są generowane przez takie dodatkowe rzeczy, takie nieplanowane jakby rzeczy. Nie pieniądze, które potrzebujemy, ale wieje, na jedzenie, czy na wynajem mieszkania, czy nie wiem jeszcze na co, na takie podstawowe rzeczy, tylko na dodatkowe rzeczy. I wizy to u nas największa bolączka, największe koszty. Tak jak wspomniałem, teraz zapłaciliśmy już 5000 za wizę, którą będziemy mieć od przyszłego miesiąca, a już kilka tysięcy na wizę wydaliśmy, więc to są dla nas ogromne koszty, ale o tym w jakichś innych odcinkach, a dzisiaj skupmy się na tym jedzeniu. Dora, ale jedziesz tu ostro. Ale z ciebie Tiger, Spicy Girl. Weź to jajko, bo nic nie widzę. Dawno żeśmy we vlogach nic do jedzenia nie pokazywali. Ale twój kurczaczek to dzisiaj tu wygląda wyśmienicie. O, ale to wygląda wyśmienicie. Chcieliśmy pojechać dzisiaj do restauracji. Co? O. Nasz ostatni przysmak. Glony. Glony. A tam co chowasz? Co tam chowasz? Nie mam, ale to jeszcze nie wiem, czy jest przysmak. Pierwszy raz widzę, gdzie wiesz. Dziękuję. Dziękuję. Mamy tu już kolka, bo dzisiaj jesteśmy po grubym treningu. Bardzo grubym, bardzo intensywnym. Aj, nie mogę otworzyć. O, ale trening, nawet nie potrafisz otworzyć kolka. No bo widzisz, no tak jestem zmęczony. A dobra, jest otwarta. Przyszło moje jedzenie. A u mnie co? U mnie jest crispy pork. Crispy pork, czyli taka chrupiąca świnka. No, takie coś. Chyba z tego jest zrobione. Takie coś. No, taki boczuś. Taki boczuś przyjarany mocno. Na skwarka. No i standard ryż. Co ty robisz, dziecko Boże, Jezus? Brak słów. Kolej mi z gwinta bije, no. No i dobra, bo zacząłem. Pojechaliśmy do nowej restauracji coś zjeść. No, w Polsce by nikt tego nie nazwał restauracją, do takiej budy. No, ale tutaj są to restauracje. No, to tak, tak, no to też, jak najbardziej. To też jest buda. Dla mnie już jest restauracja. No, ale jak już długo ktoś tu mieszka, to są restauracje. Więc pojechaliśmy do takiej jednej, której przejeżdżaliśmy obok niej 100 razy i nigdy tam nie wstąpiliśmy. No, bo jakoś tak... nie po drodze, nie po drodze, mimo że przejeżdżaliśmy zawsze obok tego, a dzisiaj w końcu żeśmy się tam zdecydowali, jedziemy tam coś zjeść, no i pojechaliśmy i było zamknięte, no i standardowo, jak to w tej Tajlandii, ale za to tutaj też jest takie jedzenie, że mega. Tutaj po prawej stronie, za kwiatkiem, tylko trochę nie widać, nasz kucharz najlepszy. Jeszcze z takich ciekawostek, to może skończę już tutaj odnośnie tej restauracji, w której teraz byliśmy, to za oczywiście, nie wiem czy wiecie, ale te dania kosztowały po 7 zł. Także to jest jeszcze jedna sprawa. A co do cen, kontynuując, to mamy tutaj hotel Haas i słuchajcie, teraz bukowałem dla trzech znajomych pokój na dwie doby, na dwie noce. I w tym hotelu za te dwie noce, za te trzy dorosłe osoby chcieli jakieś 800 zł. A więc tak, no trochę drogo, no. Drogo, niedrogo, no nie. 400 zł za dobę, za trzy osoby dorosłe. No tyle kosztowało. A tu obok jest hotel FX. FX Hotel. I słuchajcie, tutaj za te dwie same doby, za te same osoby dorosłe zapłaciłem 360 zł. I wyobraźcie sobie, że jest to cena jeszcze ze śniadaniami. Tam w Haasie nie było śniadań i 800 zł, albo nawet i ponad 800, lekko. A tutaj w FX Hotel
360 zł za 3 osoby dorosłe, za 2 doby ze śniadaniami, czyli to wychodzi po 60 zł od osoby, 60 zł od osoby ze śniadaniem, ze śniadaniem. Zobaczcie, hotel z basenem, ślizgawki, śniadania w cenie, 60 zł za dobę od osoby dorosłej wyszło. No to mega tanio, także można się władować w drogi hotel bez śniadania, no i tak o, a obok, no, po przeciwnej stronie jest hotel normalny i kosztuje 60 zł od osoby dorosłej. Także no tak to wygląda. I tu taka okolica, bardzo fajna ogólnie. Tam mamy już morze, bardzo bliziutko. I naprzeciwko wyspę Kolan, bardzo fajną. Patrzcie, ile lodu. Ciao doi, ciao doi. Kolejne dzisiaj miejsce od razu po śniadaniu. Ej, co byś powiedział? Tutaj? A tam co było nie za bardzo? Tam w słońcu. Dwa krzesła i to tak. Czekaj, bo tu jest też jakieś jedno za duże jakby. Nie potrzebujemy tyle. A mi zobacz, menu dają czy menu? Menu. Menu. Na przyłóż. Wave to open. Pomachaj do... Siema. Na moją działa. Na małą działa. Nie wiem, czy tam jest ten. To trzeba stąd. Ale chcesz zimną, czy nie? Czy ciepłą? Ciepłą mi podał pani wydali. Ciepłą żadną dużą. So one americano, hot. Mm-hmm. No sugar. One cappuccino ice. Yes. No sugar. And kiwi smoothie. Do hotelu. Nawet mamy taki pstryczek. Taki pstryczek. Ja w galerii na pizzę. Co mamy? Pstryczek. A wcześniej co powiedziałaś? Jak w galerii. Ale na nie. Pizzę. Pizdryczek. Pizdryczek powiedziałaś. Pizdryczek. Nie, pstryczek. Ja słyszałem co innego. Dobra. W ogóle, a mogę powiedzieć, co? W galerii, jak jest pizza w dekadzie, to tam w pizzy też się taki dajeczek się na pizzę. Aha. A ja tylko chciałem powiedzieć, że kawa dla trzech osób kosztuje tyle samo, co obiad dla trzech osób. Taka różnica. Tak? Dobra, to jest kawa, pokaż. No 175 zapłaciłem, czyli 20 zł. No to za trzy dania u pani, takie jak przed chwilą widzieliście, też się płaci 20 zł. No tak, tylko że jedna kawa kosztuje, zwykła kawa 50 batów, nie? Czyli 5,50. No. W Polsce nie kupisz za 5,50 kawy chyba. W restauracji chyba nie. Dobra, mi żebyś tego nie popsuła. Tego? No tego, bo zaraz tego pizdryczka. Pizdryczka twojego. Stoi. A tutaj jest Budda za tą restauracją pod górkę. Może nawet będzie widać? Nie. Tam jest. O, a co to za chata w ogóle? Jaka chata, patrzcie, jaka chata. Czekajcie. Wow. No, mnie ci się oklepało. Chyba się o umywalkę. No bo nie tak. Co? Piłaś w ogóle kiedyś kiwi? Smoothie, kiwi? No właśnie, kiwi? I dlatego sobie to wzięłam. Bo jeszcze strawberry i blueberry. Kawa? Grubsza? No. Ciao, doj. W ogóle patrzcie, jaki dali nam fajny plastikowy kubeczek. No, taki, jeszcze takich nie było, nie? Taki jest ekskluzyw jakiś. No. Jakiś firmowy. Więc weźmiemy. Tak, weźmiemy sobie. Jaki ma specjalny, taki na rurkę, jacie. No, i w ogóle mam
kiwi, to kiwi prezentuje, jeszcze z takimi świątecznymi dodatkami. Bardzo ładnie wygląda. A święta były 2 miesiące temu. I co? Test smaku. O, test smaku. Co masz, Mati? Ja mam cappuccino ice. Ale dobre, spróbuj. Nie da się wręcz opisać. Nawet takie, no. Może nie wiesz tak, że wiesz, nie ma jak opisać, ale... No ale jak opiszesz ten smak? Rzeźki smoothie. Jak kiwi smoothie. Dajże. Jadłeś w ogóle kiedyś kiwi? Jakieś 2 lata temu, ale tak. Dorka, jak opiszesz ten smak? Jak kiwi smoothie. No dobra. A jak moje americano? Cappuccino, dobra. Mhm. Americano cappuccino. Śmieci lecą, wiatr wieje. To jest właśnie takie najgorsze tutaj. Tu czasami często wieje i często są takie śmieci, które latają i one zawsze właśnie później fruwają. To nawet nie jest słodkie, nie? W ogóle fajne ten kubek, czekaj, czy sobie można zabrać? Taki kubek typowo tutaj zaraz tylko. Jak to przyjdzie? Nie, no. Nie, no raczej nie można chyba. No, tak fiszaki się nie zabiera. No właśnie. No ładnie jest. Raczej wygląda na za drogi, żeby można było sobie go zabrać. Po co z naklejki? No nie wiem, co to ma. Co to jest? No tak. Take home. Pa, tu jest napisane take home. A co take home? Może można wziąć. Take home. Ja też mam napisane take home. Ja nie. No to właśnie. No, to ty widzisz, to ty musisz oddać, a my nie musimy oddać. My możemy sobie zabrać jednak do domu chyba. To jest naklejka, bo też macie naklejkę. Fajne. No, fajna naklejka. Naklej sobie tu i byś musiała zostać w restauracji. Worker. Weź, trzeba przytłumaczyć, co to znaczy. No i witamy na kolacji. Na kolacji mega porcja kebabowa. Z wszystkimi sosami, oczywiście na ostro. Cebula, ogórki, pomidorki, sałata. No i... W ogóle wypas. Najlepszy kebab w Tajlandii. Jogurt. Krzone. Krzone. Emma zamówiła same ogórki. Nie, tak naprawdę zaraz dostanie jeszcze frytki. Bardzo dobre ogórki. Bardzo dobre ogórki. Emma, skoro też nie pasuje? Ja wziąłem takie meatballs, takie coś takiego jak kotlety mielone, tylko że to jest z beef, tak? Z wołowiny. Z tureckiej wołowiny, czy jakoś tak. I do tego kola. I jeszcze coś tam, także zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Zaraz wam powiem, ile to wszystko kosztowało i jak to mniej więcej wyszło w dzisiejszym dniu za jedzenie. Co ogórki za darmo. A, ogórki za darmo. No w sumie tak, ogórki dostaje za darmo. Bo pani ich nie policzyła, w gratisie, za to, że nas tak lubią. To już lepiej, bo tu wie, ja tam nie. No właśnie, w ogóle jesteśmy na zapleczu. No, jesteśmy na zapleczu, bo jest tutaj duży stół i można się tutaj fajnie pomieścić, bo tam w środku i od przodu są tylko takie 3 małe stoliki, no i nie za bardzo, tam po 2 krzesełka i tak, no da się pomieścić, ale lepiej tutaj... I tu wieje. No, tu wieje. I dobrze, że nie siedzę w tamtą stronę, gdzie mama, bo przynajmniej wieje mi w tą stronę, mamie tak. Mamie w łeb, to wie to. Już nie ogórki. Już to mówiłaś, wiesz? Piszcie w komentarzu ogórki górą. To Emma wam następnym razem powie coś jeszcze śmiesznego. Jak tam twój kebab? A, jem warzywa. Dobrze wygląda. Jedna ważna sprawa jeszcze, że teraz na kolację jemy nie tajskie jedzenie. I zobaczcie, jaka też jest różnica. Na tajskie jedzenie bardzo dobre, bardzo dobre. Wydaliśmy rano 20 zł. A teraz na kolację, na europejskie jedzenie, wydajemy 40 zł. Czyli 2 razy droższe jest jedzenie to takie inne, zagraniczne. A nie tajskie. A tutaj przyszły mi te meatballsy, do tego sosy. Jeden ostry, jeden jakiś taki, widać. Bułka, no i dużo warzyw. Ogórki, tak jak tam, pomidory, cebula, sałata. No i to było akurat chyba około 20 zł kosztowało to danie. Także drogo, bo tyle co... W sumie patrz, za to danie zapłaciliśmy tyle, co za 3 rano na śniadanie. Teraz za to jedno danie zapłaciliśmy tyle, co za 3 rano. No to bez sensu czasami chodzić w takie miejsca, ale z drugiej strony, jak się jest już tak długo w Tajlandii, no to czasami chce się też coś zjeść innego, dlatego że wtedy jest to trochę drogo. Powiem wam, że te meatballsy to chyba jednak nie do końca były w 100% wołowe,
bo pani, która tam mięsa w tej misce, mięsa i mięsa, to tam jest takie mięso jedno czerwone, a drugie takie normalne, więc właśnie myślę, że to czerwone to będzie wołowe, a to, które teraz wsypała, to jest raczej wieprzowe. I chyba te meatballsy to są pomieszane wołowe z wieprzowym. Myślisz, że tak? Poczekamy chwilę, to zobaczymy. Dobra, pani właśnie wsypała drugie mięso do miski. Teraz takie czerwone. No i będzie mięsać. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Meatballsy. Króciutkie podsumowanie dzisiejszego odcinka. Gdybyśmy mieli wziąć pod uwagę samo jedzenie na trzyosobową rodzinę, to ja myślę, że w Tajlandii jest potrzebne około 3000 zł na samo jedzenie. Czyli gdyby to podzielić na osobę, to jest 1000 zł na osobę. Czyli jeśli przyjeżdża ktoś sam, jeden, samotna osoba, singiel do Tajlandii, to potrzebuje około 1000 zł, jeszcze w zależności oczywiście ile jesz. Jeśli jesz 5 posiłków dziennie i potrzebujesz jeść tylko europejskie jedzenie i tak dalej, no to potrzebujesz co najmniej 2000 zł, to tak minimum. Ale jeśli jesz 2-3 posiłki dziennie, możesz stołować się w tajskiej kuchni, to około 1000 zł potrzebujesz na jedzenie. 3 osoby, 3000. I tak wygląda to mniej więcej w naszym przypadku i tyle mniej więcej my wydajemy na jedzenie w Tajlandii. I oczywiście czasami gotujemy sobie sami, choć to jest naprawdę bardzo sporadycznie i rzadko, ale na przykład dzisiaj na śniadanie nie byliśmy w restauracji, tylko jedliśmy na przykład jajecznicę z boczkiem i chleb z serem, więc do tej jajecznicy, więc co prawda nie poszliśmy do restauracji, nie wydaliśmy 25-30 zł na śniadanie, ale za to poszliśmy do sklepu i wydaliśmy te 30 zł na jajka, na boczek, na chleb, na masło, więc mniej więcej tak to wygląda. I tak jak mówię, jak się nie stołujemy w restauracji, no to zawsze trzeba te pieniądze wydać mniej więcej w sklepie. No i tak to mniej więcej wychodzi, że około 90 zł, tak jak na tym filmie teraz było, to około 90 zł wydaliśmy na śniadanie, obiad, bo my jemy ogólnie tak zazwyczaj dwa posiłki, czyli pierwszy posiłek około 10-11, później ewentualnie jakaś tylko przekąska, no i na koniec kolacja. Więc tak to mniej więcej u nas wygląda. I około 90 do 100 zł maksymalnie potrzebujemy na jedzenie dziennie, co daje około 3000 miesięcznie. No bo wiadomo, jeśli nie wydamy tyle na jedzenie, to czasami trzeba kupić jakieś lody, nie pójdziemy na kawę, bo na kawę bardzo rzadko chodzimy, tak jak teraz akurat w tym filmie, ale za to te pieniądze przeznaczamy na jakieś chipsy czasami albo na jakieś inne rzeczy, więc i tak mniej więcej te 100 zł dziennie pójdzie. Jedno jeszcze ważne coś, co chcę przekazać, to pamiętajcie, bo jest takie powiedzenie, że chytry traci dwa razy, a w Tajlandii to powiedzenie mam wrażenie, że ma jeszcze o wiele większe zastosowanie niż na przykład w Polsce. I w Tajlandii, jeśli chcemy oszczędzać na czymś, na przykład na załatwianiu jakichś dokumentów, wiz, czy jakichś różnych innych rzeczy, to bardzo często się tak sprawdza, że jeśli chcemy coś zaoszczędzić, to stracimy na tym i wydamy dwa razy więcej. Więc jeśli macie i przylatujecie pierwszy raz do Tajlandii, nie macie tutaj jakiejś znajomości, nie wiecie, gdzie warto, a gdzie nie warto iść, to tylko taka dobra rada, żebyście nie oszczędzali, bo stracicie dwa razy tyle. Bo my to wiemy już po swoim przypadku, gdzie ostatnio właśnie poszliśmy do takiej jednej szkoły. No i same problemy. Raz tam gdzieś tam wcześniej też jeszcze w ogóle straciliśmy pieniądze, bo ktoś tam nas oszukał, bo coś tam, bo było taniej. A wiemy, że jak zawsze płaciliśmy dużo, to serwis był na poziomie naprawdę bardzo wysokim. I przez to przynajmniej niby wydaliśmy więcej, ale i tak jeszcze oszczędziliśmy te pieniądze. Także to jest bardzo ważna taka rada dla wszystkich. Czyli na życie trzeba około 1000 zł na osobę. A do tego oczywiście jeszcze dochodzą koszty wynajmu mieszkania, wizy i inne. Ubezpieczenie, nieubezpieczenie, jakieś inne rzeczy. Także jeszcze jest dużo innych dodatkowych kosztów, ale gdzieś to podsumujemy w kolejnym vlogu. Także zapraszam do subskrypcji, do łapki w górę pod tym filmem, do komentarzy. Dajcie znać, za ile wy żyjecie w Tajlandii, a za ile żyjecie też w Polsce, ile potrzebujecie na jedzenie, bo jestem bardzo ciekaw, ile trzeba teraz pieniędzy, żeby wyżywić jedną osobę w Polsce. Także dajcie znać w komentarzu i do zobaczenia w kolejnych vlogach. Na razie, hej, cześć, pozdrawiam.